jest to już czwarty festyn rodzinny. Właściwie pierwszy już tak w tak mocno i ściśle zorganizowanej formie. Nazywa się Mamo, Tato, pobaw się ze mną. Chodzi o zintegrowanie się rodziców, uczniów i nauczycieli w innych warunkach niż naturalnie mają w dniu codziennym. Festyn ma przede wszystkim skupić uwagę rodziców na dzieciach po to, żeby mogli rodzice z dziećmi w sposób sportowy i na powietrzu spędzić czas. Założeniem jest, aby społeczność tutaj lokalna związana ze szkołą pobudziła się do działania. Przede wszystkim musi być chęć w ludziach, chęć do pracy w ludziach. Staramy się, żeby te nasze dzieci wiedziały, że można aktywnie i bardzo interesująco wykorzystywać wolny czas. Jest to strzał w dziesiątkę, bo jest to, wydaje mi się, bardzo atrakcyjne promowanie właśnie wspólnego spędzania czasu z naszymi dziećmi, dla których to jest jedyny moment spędzenia w ten sposób czasu ze swoimi rodzicami. Rolą rodziców było zaangażowanie się w kilka przedsięwzięć. Między innymi polegało to na tym, że musieliśmy zdobyć gadżety, czyli jakieś prezenty dla dzieci, żeby każde dziecko dostało, wychodząc z festynu. Mamy piekły ciasta, tatusiowie pomagali przy kwestii organizacyjnej, czyli zaplecze techniczne. Dużą rolą też było działanie nauczycieli, którzy tutaj ze swojej strony przygotowywali konkurencje sprawnościowe. Przyszłam z rodzicami. Najbardziej mi się podoba, że mogę z rodzicami spędzić wspólny czas. Jak byli młodsi, też sami trenowali i chcieli, żebym poszła w ich ślady. Przede wszystkim każdy wolny czas staramy się spędzać z naszymi dziećmi i to czynnie. Moi rodzice niestety nie ćwiczą, bo nieraz nie mają czasu, ale mama zaczyna powoli biegać. A mój brat tak jakby był ulubieńcem pana Olszewskiego, miał dużo osiągnięć, dużo medali. Tata zachęca mnie do sportu, między innymi do biegania, do siatkówki. Do tej, żebym miała jakąś pasję sportową. No w domu też dużo ćwiczy, pompki robi, podciąga się inne i tak mnie zachęcił do sportu bardzo. Do tego, żeby do klasy sportowej przejść. Tata czasami gra ze mną w piłkę nożną, a mama w siatkówkę. Siostra też mnie zainspirowała i też mnie zachęciła do sportu. I czasami wychodzimy na dwór i ćwiczę z nią siatkę. Najbardziej to lubię szachy, to jest mój żywioł. Najbardziej mi się podoba skok z wyż i skok w dal. W szkole uprawiam sport, jak kończę szkołę i wieczorem. Fajnie, podoba mi się. Już ten chyba festyn już jest taki najlepszy z wszystkich. Z roku na rok dzieci na festynie nam przybywa z rodzicami. Rodzice chcą być z dziećmi. W tych obecnych czasach trudnych rodzinnie, kiedy jesteśmy zabiegani, zapracowani, uważam, że takie akcje są niezwykle potrzebne, żeby uaktywnić rodziców do bycia z dzieckiem. Przedsięwzięcie udało się. Wspólnymi siłami stworzyliśmy niesamowitą atmosferę. Jeżeli działamy, jest dobra atmosfera, to wszystko po prostu wychodzi. No jest świetnie, mam nadzieję, że jeszcze będą kontynuować te pikniki, jak mnie nie będzie.